Hej, z tej strony Adamowa Zabór, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś będziemy grać Minecrafta, ja ruszam uszami. Okej, jest tutaj Minecraft, jak widzicie, mamy tutaj już i ja klikam, żeby zagrać. Nasz świat klikamy oczywiście. Kolejny raz klikamy. Będziemy sobie grać. Musi się załadować. To ja tu powiem teraz, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, bo to bardzo ważne. Już się załadował trochę Minecraft. Już się cały załadował. Dyn, dyn, dyn. Na złotej gry. O, jesteśmy. Zrobiłem sobie oddzielny pokój. Tutaj mam ze spaniem, tutaj mam do budowania. I zrobiłem już sobie łóżka. Jest noc, więc zasnę. Można pisać, gdy się śpi. I musiałem sobie lekko przestawić drzwi. Jest już dzień. Muszę się wrócić, bo jeszcze są potwory. Ja nie mam broni. To sobie teraz zrobię szybko drewniany miecz. Trzeba mieć taką kostkę do budowania przedmiotów? Tak, trzeba mieć stół do budowania. Okej, mam miecz. Będzie tam pewnie leżał łuk i kości. Już ich nie ma? A zobaczcie, ja mogę być w drzwiach. A w drzwiach potwór cię może zaatakować, czy nie? Jak jestem w środku i jak teraz, bo jestem w środku drzwi. I... To może podejść i cię zaatakować potwór, jak jesteś w środku tak w progu drzwi. Tak. Tak, to musisz być za zamkniętymi, tak? Świnka. Świnka Pepa. Są krowy i potworów nie ma już. I jeszcze widać tam... To jest taki pustynny zombie, który się nie pali w dzień. Trzeba go zniszczyć. Opa, hopa, hopa. Jest tylko... A co z niego zostało? Jakiś składnik? Zgniłe mięso. To raczej się nie przyda chyba. Jak go zjem, to będę głodny. Aha. A tam też chleb był, a nie, to twój chleb, dobrze. Mam. I mam kości. Jak mi się uda, to będę mógł sobie oswoić psa. Muszę wilka i móc mieć sobie jego pieska i wiem, jak go nazwę. Tak jak mojego ulubionego pluszaka. Tylko nie wiem, czy to będzie. To chyba musisz wyjść za wioskę, żeby spotkać. Aha, jestem głodny, dlatego nie mogę biegać. Okej, zostały mi dwa chleby. Dymr, dymr. Witam, witam. A powiedz mi, jak się zetnie takie drzewo, to one później odrasta, czy już się nie odnawia? Nie, można zebrać sadzonka i zasadzić. Ja zbieram teraz buraki, żeby nie był głodny. Oni też zbierają, więc ja muszę... Jak się skacze po czymś, to się rozwala. Dym, 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 dym. No, zbieraj, bo ci zbiorą. Nie, już mam buraki. Tutaj jest most. Ja mogę sobie pływać tak i teraz jestem wielkości jednej kratki, teraz dwóch, bo teraz jestem dwóch. No bo tak, bo jak się pływa, to tak jakby należące się jest, tak? Dlatego jesteś jedną krateczką. A teraz, jak mi się skończą wszystkie bąbelki, to nie będę miał już powietrza. A tam jakiś kot chodził biały, czy kota też możesz oswoić? Jak mam ryby, a ja nie mam wędki, muszę zniszczyć pająki. I wtedy będziesz mógł zrobić wędkę? Batyki mam. Może znajdę tu gdzieś wędkę. Nie wiem. Nie wiem. Ja na razie tu nie sprawdzam. Tym, tym, tym. A jak na przykład jest mięso przed drzwiami, to znaczy, że zębiak chciał się włamać do domku. Bo jak zębiak zje osadnika, to osadnik staje się zębiakiem. Ojej. Ale takim... dalej osadnikowym.
Ale atakuje wtedy innych graczy? Tak. Tak, aha. Dyn, 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 dyn. Jak skoczymy z ostatniego bloku do wody, to nic nam się nie stanie. Woda jest magiczna w tej grze. Dyn, No dyn, wiesz, jak dyn, się dyn, skacze dyn, do dyn, wody z wyższego punktu, no to też raczej sobie nie robisz krzywdy, dyn. No tak? ale można w Oczywiście prawdziwym trzeba życiu. ostrożność zachować i Dyn, skakać dyn, w dyn, dyn, znany dyn, dyn. rewir. No. Ja planuję sobie zrobić inny domek. Będę miał podziemny domek. Będę miał norę kreta. Czarna owca. Idziemy. O kurczak. Z niego wypada pióro i mięso z kurczaka. Oszczędzimy go. Mam tu drzewa sobie zasadziłem naokoło domu. Tam jest świnka, wybiorę się tam. A możesz mieć tutaj swoje zwierzątka, więc budować im jakąś zagrodę? Tak. I takie nocne stwory ich nie zaatakują, jak będą w zagrodzie? Nie, bo nie mogą tego przeskoczyć. Bo nikt oprócz konia nie Jakie może przez. kwiatki piękne. Co się robi z kwiatków? Na przykład barwnik. O. Każdy, kto gra w Minecrafta, to wie. No ja nie gram, więc ja nie wiem, ja się dopiero uczę. Muszę jej mówić. O, tam jest pustynia. Stamtąd przyszedł ten pustynny zombie. Ej, czyli jak pozbierasz na przykład takie niebieskie kwiatki i potem sobie będziesz chciał, nie wiem, zrobić jakieś ubranko, to je barwisz? Czy Muszę. materiał na przykład jakiś, nie wiem, poduszkę? Poduszki tu nie ma. Ale nigdy nie kopać piasku na pustyni, bo może się zapaść. Nad wami. Dlatego ja nigdy nie chodzę na pustynię w Minecrafcie, żeby kopać. Jak się oswaja owieczki? Owieczki. Nie wiem, pamiętam. O, tak, jak trzymam pszenicę, to za mną idzie. No, zobacz, już dwie masz Dyryn, dyryn, zainteresowane. dyryn, 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 dyryn. Chodźcie, owieczki, chodźcie. Do wody będzie. Będziecie wodnymi owieczkami. Nie już. Teraz za mną nie chodzą, gdy mam kość. Chcecie To może kostkę, zbudujmy pieski? jakąś zagrodę i przyprowadźmy do niej owieczki. Oj, już jest. Jak się tak szybko biega, to się zrobi głodnym. Dlatego nie polecam tak biegać. Przynajmniej nie przez cały czas, tak? Ja bym się głodniejszy. Jak się zjem, zgniłe mięso, to po prostu masz takie, ci szybciej schodzi jedzenie. No tak, tak jak w prawdziwym życiu, jak zjesz coś niedobrego, to możesz mieć problemy z brzuszkiem, tak? Tak. Okej, idziemy. Już sam nie wiem, gdzie idę, bo zgubiłem moją wioskę. O, tam jest pustynna wioska, to może coś z niej wezmę. Taka fajna. To jest wytrzymały blok. O nie, wyliczyłem ilość okratek. Okej, nic mi nie jest wcale. Dzień dobry, poszukuję. Kwiat, doniczki. Boże, nie zauważyłem tej doniczki. Będę miał na oknie, którego nie będę miał. To może sobie zrobisz? No nie wiem. A może w górze będę miał? A coś tam było białego obok? To kot. Był kot? Kot. Super kot. Kiedyś muszę znaleźć pajączka. Opieku, gdzie jest ta wioska? Chyba się zgubiliśmy. A nie masz tu jakiejś mapy? Mogłem sobie na starcie wziąć, ale. Nie wiem totalnie gdzie idę, ale gdzieś. To może się rozejrzyj. O, chyba tam będzie, gdzie, bo widzę jakieś domy. Chyba widzę tam. I drzewa takie wysokie. Tak, widziałem tam moją jamę. Małą taką drewnianą lepiankę.
Krew trochę wygląda jak świni. Tył, tył, tył. Jupi, jesteśmy w domu. Będziemy teraz niszczyć dom nasz i na razie zrobimy sobie dziurę, w której będziemy mieszkać. Dlaczego? Żeby być bezpieczniejsi. I pada deszcz. Pada deszcz. Ty, 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 ty. Ja mogę co prawda wyłączyć deszcz. Ale to fajnie, jak są takie efekty specjalne. Pogodowe takie w grze. No, no tak. Krówki. No zbuduj zagrodę. Tutaj mam zagrodę. Ale to jest czyjaś zagroda? Przyda w swoim domku byś zbudował. A patrz, to tylko furtkę wezmę. Albo nie, zbuduję dywan i będę wchodził w bardziej uniwersalny sposób. Jupi. Dywanem? No, jak się postawi dywan, to można wchodzić. Dobra, jak jakoś mi się nie podoba ta pogoda, więc jak kliknę tu, tutaj i tutaj i tutaj, to przestanie. Pokus, pokus, czary mary, nie jest pięknie, tak? Ale chyba wieczór się robi, co? Albo jest mgła, ale chyba wieczór. Nie, wieczór jest. To gdzie sobie zrobić moją norkę? A to jest taka opcja, że jak się nie ma domku, to można taką norkę zrobić i być bezpiecznym? Albo zakopać się. Patrzcie, można o tak zrobić. Wejść od tej dziury. Jest ciemno, ale jesteście bezpiecznym. Nie zjedzą cię nocne potwory. A skąd wiesz teraz, gdzie masz kopać, żeby się wykopać? Bo mogę mieć pochodnie wtedy. A czy ja mam tu jakąś pochodnię? Nie, ale mam dużo jedzenia. Muszę sobie powkładać różne rzeczy do tej skrzyni. Skrzynie się często przydają w takich grach. Dobrze, na razie to jest mój dom. Świnka do ciebie zagląda. Idź z mojego domu. Chyba chce się wprowadzić. Chyba zobaczyła tą marchewkę. A właśnie ona za marchewką chodzi. Pora iść do domku szybko, bo jest noc, a noc to... A jak nie zamkniesz drzwi, to taki potwór może wejść do domu? Tak, i wyjść. A jak zamknę swój pokój, to nic mi się nie stanie. Mogę wyjść z łóżka, gdy jest noc. Okej, okay, jest dzień, ale muszę chwilę poczekać. Bo tak o świcie jeszcze chodzą te paskudy, tak? Paskudy, marudy, ale ja... A tam chodzą? Tam jest wiedźma. Ja chowałem się do domu na 5 dni. To taki wiedźma... groźny przeciwnik? Bo może cię zatruć. Ta la la, widzi... Pająk! Musimy go zabić, ale gdzieś tam jest wiedźma. Dobra, pająk jest dla mnie ważniejszy niż jakaś tam wiedźma. No chodź, pająku, chodź! W dzień pająki atakują. O, strzały i kości do swojego pieska. Aha. A i to jest oko pająka. To wszystko zebrałaś już, tak? O, kolejny pająk. Pływa. No, ale w A dzień... A możesz walczyć w wodzie? Tak, ale w dzień pająki nie atakują, tylko w noc. Albo w dzień atakują... A coś koło niego pływa, koło tego pająka. Jego oko, które wrzuciłem do wody. A. Bo może zrobię łuk, ale nagrywka na wędce. Jak ma się siodło, to można świnie ujeżdżać. O, tam świnka mała. Tam widzę kolejnego pająka, to na razie na tamtego pójdę. Chodź tam. O, dobrze, że mam tyle marchewek, a świnie są na marchewki. Tak jak dziewczyny na chłopaków. Okej, okay, świnko, proszę. A wiecie, że możemy nakarmić świnę? Proszę, 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 proszę. O, urosła. I cię kocha. Ja teraz jak dotknę jakiejś świnki, to urodzi małą świnkę. Tylko muszę znaleźć inną świnkę. A ona ze mnie... A pająk wyszedł z wody. Ode mnie nie zaatakuje. To jest dobra. Tam mamy... Małżonka dla mojej świnki. Chodź, 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 chodź. O! Będą robić bobo. Będziesz ich podglądał?
No Mają co ty? bobo, mają bobo. Rozjadę. Nakarmiłem bobo i mam mało Konik, marchewek. ojej. Nie mam siodła, ale mogę go oswoić. Ale z siodłem jest lepiej, bo od razu można go zacząć ujeżdżać. A jak się robi siodło? Nie da się zrobić. Trzeba znaleźć. Chodź tu, chociaż w wodzie gorzej się walczy, to i tak cię pokonam. Tym dryżym, tym dryżym, tym dryżym. Mam drugą pajęczynę. Wydawało mi się, że tu jest pająk. No to bardzo ekscytujący odcinek nam widzę wyszedł z takimi przeciwnikami. Pająka się łatwo pokonuje, bo to robak. Widziałem kiedyś filmik, że ktoś zrobił pająka bardziej realistycznego albo mniejszy i mu zatruć. Jest taki pająk, ale tylko w jaskini. Jest niebieski pająk. O, tu jest jaskinia, a tu jest węgiel. Kot wpadł tam. A wejdzie Wyjdzie. sam? Kiedyś wyjdzie. Szukam pająków. Juhu! Pod mostem płyniemy. Co tam? Okej, już róbmy tą jaskinię moją. Dopóki nie będzie kamienia, to... A ty bez problemu wyjdziesz stamtąd, z takiej głębokości? To na razie będzie mniej głęboka, bo w sumie to może lepiej mieć jednak wyjście. O, proszę, mam tu trochę miejsca do chodzenia. Faktycznie. A dziwne, że piach się zawala, gdy się go podkopie, a taki... W Minecraft się nie zawala. No. Tyn, tyryryn, tyn, tyn. Ale fajnie, mam już dom. Hehehe. Nie wiem dlaczego, ale ten dom wydaje się mały. Wcale nie jest mały. Będę miał później ziemię, żeby zrobić ziemnego bałwana. No, bałwan z ziemi. To Nie da chodź jeszcze na się. powierzchnię, może tam coś ciekawego jeszcze znajdziemy. Na razie. Bo to ja tu zaznaczę jakimś dziwnym blokiem. Zaznaczę to skrzynką. Nie. Czarny dąb. Deską z czarnego dębu to zaznaczę. I tu nic nie ma. Tu było po prostu drzewo z cichym korzeniem. Tu mogę mieć piach. A piach ci niepotrzebny jest na szybę, tak? Ale mogę. Niestety, nie, jak się niszczy szybę, to się utraci na zawsze. Czy nie możesz z innego domku wziąć szybę i sobie wstawić? No. Nie wiem, po co jest ten płotek. On No, żeby tylko było przeszkadza. elegancko. Weźmy sobie. O, ten most to taki krzywy trochę. A to jest magiczne, że to będzie lewitowało. O, płotek. Będę miał płotek. Boże, co ja postawiłem? O, wpadło mi tam? Nie. Tak, wpadło. Nienawidzę studni w tej grze. Bo zawsze mi coś tam spadło. Dobra, mam jeden płotek. Co mi wystarczy, żeby ozdobić ten dom? Ładnie wygląda z tym. No nie wiem, mogłeś to u siebie postawić. Nie, bo ja Mieć będę zagrodę dla świnek swoich. z jednego płotka. Ej, pusta zagroda. Ty uwez. To będzie moja zagroda. Tylko muszę mieć. Mam patyki? Mam patyki. Mam drewno, mogę sobie zrobić tabliczkę. Zrobię. Zagroda Adama będzie się nazywała ta zagroda. Hej, kura. Za chwilę będziemy kończyć, ale może zrobić sobie jeszcze poza filmikiem na przykład konia oswoję. O, mogę sobie trzy tabliczki zrobiłem.
Dobrze, to będą ozdobne. Mimo to, że pada deszcz, i tak tam pójdę. Do tej pustej zagrody, która jest bardzo daleko ode mnie. Szkoda, że bałwany się wolno topią w tej grze. O, jest nawet sianko. Tutaj będzie nic, bo źle postawiłem. Oj. Musimy tu. I w następnym odcinku zobaczycie o tutaj, albo tutaj, gdzieś tutaj pewnie tabliczkę, że to moja zagroda, a ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby żeście nie trafili do świata Minecrafta i żeby wam się nie włamały potwory do domku. Najlepiej to zrobić. Ja się z wami żegnam. Cześć!